Kochani, czemu wprowadzono maseczki? Maseczki wprowadzono po to, żeby ten wirus opanować, żeby się wirus nie rozprzestrzeniał. Ponieważ wirus potrafi się rozprzestrzeniać. Kiedy się wirus rozprzestrzenia, wirus potrafi zakazić. Znaczy przenieść się z jednego osobnika na drugiego. Kiedy ten drugi osobnik nie nosi maseczki i kiedy ten drugi osobnik nie jest odporny na tego wirusa. To znaczy jego system immunologiczny nie potrafi go sam zwalczyć. Są osobnicy, którzy są odporni na wirusa. Są osobnicy, którzy mają na tyle silny system odpornościowy, że jak nawet chorują, to przechodzą to bezobjawowo. I to jest największa tajemnica. Czemu jedni przechodzą bezobjawowo, a inni ledwo sobie z tym dają radę. Kochani, informuję was, że 147 razy skuteczniejsza od maseczki jest sałata. Albo kapusta. Ponieważ ona wpływa na twój system odpornościowy. To znaczy, jeżeli się odżywiasz tym, co potrzebuje twój system immunologiczny, twój system odpornościowy, to go wspomagasz i on ma szansę zwalczyć nie tylko takiego głupiego wirusa, ale gorsze wirusy, większe wirusy. Potrafi zwalczyć na takie bardzo duże jak bakterie. Dlatego informuję. Wprowadzanie maseczki jest sensowne w 1%. W 99%, bo był sensowne wprowadzeniem zdrowego trybu życia, czyli nauczenie ludzi co jeść, jak jeść i kiedy jeść. Ale tego nie można zrobić, ponieważ firmy produkujące śmieciowe jedzenie nie zgodzą się na to, żeby powiedzieć prawdę o śmieciowym jedzeniu. Tak firmy produkujące papierosy, koncerny tytoniowe nie godziły się przez 40 lat, żeby powiedzieć ludziom, że palenie szkodzi. Dlatego was informuję, wiadomo to już od 40 lat, że śmieciowe jedzenie nie tylko, że szkodzi, to co gorsza, wpływa na mózg w taki sposób, że ten mózg w krańcowym przypadku dostaje Alzheimera, a powolutku to przestaje być mózgiem twórczym. Po prostu wegetuje.